No to dzień dobry kochani, w kolejnym podcaście. Dzisiaj moim gościem jest Lasek. Cześć. Tomku. Cześć wam, witam wszystkich. Zostałem poproszony, zaproszony, nie wiem jak to nazwać, tutaj na to, żeby się spotkać i porozmawiać o tematach, które może będą ciekawe, może nie. No pewnie będą. No, w sumie spotkaliśmy się z tego względu, że będziemy gadać o emocjach, trochę o męskości, o braku poczucia tej męskości. I powiem ci, że jak pierwszy raz się spotkaliśmy, no to było strasznie dziwne uczucie, bo jakby od ciebie emanuje taka męskość, takie coś, gdzie wiesz, że spotykasz się z takim stuprocentowym facetem, chłopem. Zawsze tak, nie wiem, miałeś coś takiego, czy kiedyś ktoś cokolwiek ci to powiedział wcześniej? Zauważyłeś to, że ludzie cię tak odbierają? Znaczy wiesz, no tutaj to raczej trzeba było zapytać płeć piękną, jak odbiera, a nie facetów wolałbym pytać płeć piękną, jak właśnie mnie odbiera. A jeśli chodzi o moją osobę, no to no nie wiem, no widzę siebie w ten sposób, tak się zachowuję i po prostu tak zwyczajnie tak jestem. Nie gram kogoś, bo nie lubię grać kogoś, kim nie jestem. No i raczej raz bywam powiedzmy zabawny, a raz bywam bardziej taki zachowawczy, mniej jakby otwarty, od razu się powiedzmy tam nie rzucam na szyję komuś tylko z dystansem. Więc jeżeli ktoś odbiera mnie w sposób tak jak ty przedstawiłeś to przed chwilą, no to chyba dobrze, tak chciałbym. No tak, taki właśnie mówię, wzór męskości. Wielki chłop, długa broda i idziesz pewnym krokiem, prawda? To jest też dosyć ciekawe. I właśnie, czy zawsze tak miałeś, czy coś się w twoim życiu właśnie wydarzyło? Czy to, co w swoim życiu robiłeś zawodowo, wpłynęło jakby na twój styl bycia, czy wręcz przeciwnie, to, że taki byłeś, spowodowało, że trafiłeś do miejsca, w którym pracowałeś, w taki sposób? Znaczy wiesz, no tutaj jest temat taki, Kuba, bo o co chodzi? No, wychowałem się na wsi, będąc małym chłopcem, straciłem ojca. Wychowywało życie i jakby kształtowało życie. Więc to nie jest tak, że człowiek od razu staje się pewnym siebie facetem i wychodzi na, jak to się mówi, naprzeciw życiu i bierze wszystko na klatę. Nie. Życie kształtowało od podstaw, od początku, kiedy zacząłem swoją przygodę, można powiedzieć wprost, z dorosłym życiem. A dorosłe życie, no to wiadomo, wchodzimy teoretycznie w ten wiek 18 lat i dalej. A później dalej to już było wojsko, bo służbę zasadniczą zacząłem stosunkowo wcześniej, mając 20 lat. Może nie zupełnie wcześniej, bo byli też koledzy zaczynając od 19, ale ja akurat miałem 20 lat. No i moje życie już toczyło się na bazie kształtowania, budowy, kontaktu, różnych sytuacji w obrębie wojska. Więc można powiedzieć, że w pewnym sensie moją osobowość, tą taką już późniejszą, kształtowało wojsko. Okej. Tyle, no. Później to się wiązało z tym, że skończąc służbę zasadniczą, trafiłem później do Lublińca, już jako żołnierz nadterminowy. Wcześniej tam byłem jeszcze mały epizod w Brodnicy, w rodzinnej miejscowości, w rodzinnym mieście, ale to był epizod, bo tam był około roku. No i później sukcesywnie pracując, służąc, gdzieś tam doświadczając różnych przygód, różnych doświadczeń związanych ze służbą, no kształtowało się to ten mój charakter i ta moja osobowość. Czy ona była od początku? Od początku to raczej byłem konsekwentny, czyli jakby wiedziałem, czego chcę w życiu. O tak. Okay. A potem jeśli chodzi już o to zachowanie, postępowanie, czy inne rzeczy, no to myślę, że to, tak jak powiedziałem, to jest ten element życia, który przed nami i w trakcie się toczy i nas buduje. Nie? Tak jest, no, a nie uważasz, że też jakby ten moment, kiedy jakby straciłeś tatę, to w pewnym sensie musiałeś też przejąć rolę tego mężczyzny, faceta jakby w twoim domu rodzinnym i że to miało taki na ciebie też wpływ, że musiałeś w jakiś sposób przedwcześnie
wymężnieć? Znaczy na pewno dużo wcześniej człowiek jakby staje na takim troszeczkę przodzie, by przyjąć na siebie pewnego rodzaju doświadczenia, które w normalnym życiu dziecka przychodzą trochę później, tak? Ale też nie byłem sam, bo byłem z młodszym bratem o 2 lata, ale tak jak powiedziałem, właśnie to doświadczenie utraty ojca bardzo szybko nas postawiło w takim momencie naszego życia, że musieliśmy bardzo mocno zacząć myśleć poważnie o tym, żeby wspierać matkę, nie? Później przyszedł po paru miesiącach, bo mama była w ciąży, najmłodszy brat, jak ojciec zginął. No i wiadomo, wsparcie, całe to nasze myślenie, nasze działanie, nasza pomoc kształtowała się wokół tego, żeby tej mamie było łatwiej. No oczywiście tak, no bo w normalnym układzie, kiedy byśmy mieli pełną rodzinę, pewnie byśmy mieli to jeszcze nasze takie dziecięce szaleństwa, ale też nie ma co totalnie dramatyzować, że my nie mieliśmy tych szaleństw, bo zawsze wiadomo, jak te chłopaki sobie coś wymyślili, tak? Jak nie nałobuzowali, to coś odstawili, więc mimo tej takiej sytuacji, że trzeba było o tych pewnych rzeczach poważnych pomyśleć i wesprzeć tą matkę, no to te nasze szaleństwa też były i nieraz żeśmy niezłe numery odstawiali, tak żeby się działo. Na pewno żeśmy się nie nudzili w domu. I to też pewnie miało wpływ na to, że było nas 3 i to takich niezłych łobuzów. Teoretycznie, bo praktycznie nie było tak źle. Więc każdy tam coś, jak to się mówi, dołożył do tego kociołka, żeby było fajnie. No i też braliśmy z siebie taki też troszeczkę element wzoru, bo ja gdzieś tam może nie tyle, bo od razu myślałem o samym wojsku i o tym, żeby powiedzmy wstąpić do wojska, bo to jest moje życie i ja nic poza tym nie widzę, tylko bardziej chodzi o sport. Bardzo wcześnie żeśmy tam coś zaczęli robić, aktywowaliśmy się w szkole, braliśmy czynnie udział w różnych zawodach, takich rzeczach, które zawsze wprowadzały element rywalizacji, tak ja, jak i mój brat. Później najmłodszy to też już przejął, ale że było między 9 lat, przepraszam, różnicy, no to temat jest taki, że wiadomo, on to troszeczkę później zaczął wprowadzać w życie. A ja z tym młodszym bratem o 2 lata, on poszedł później do szkoły sportowej, trenował dosyć poważnie wioślarstwo, 10 lat poświęcił swojego życia, miał bardzo dobre wyniki, więc też był ten element takiego wspólnego, może nie tyle rywalizacji, ale nakręcania się. Mhm. Też ja, on trenował w Toruniu, ja chodziłem do szkoły do Dobrotnicy, do Ekonomika, więc nawet zdarzało się, że spotykaliśmy się na tak zwanych zawodach gdzieś tam szkolnych, tych szkół średnich. I zdarzyło się, że kiedyś tam jego ekipie dokopałem. Także miałem mega satysfakcję, że chłopakom z wioseł, jak to się mówi, pogoniłem kitę i wyścignąłem kiedyś tam gdzieś tam na jakichś biegach przełajowych i w każdym razie oni z nami przegrali z tą naszą szkołą średnią i mieliśmy zajebistą satysfakcję. Chłopaki, im nie poszło. Także tu było takie wzajemne gdzieś tam wspieranie się, bo też i na zawody jeździłem do brata właśnie na tej wieślarskiej, czy na Żeraniu w Warszawie, kiedy zaczynali sezon, czy Malta, Poznań. Też żeśmy tam bywali, czy zdarzało się gdzieś tam w Polsce. Także przede wszystkim ten sport chyba był takim kształtowaniem charakteru, a potem przyszło to wojsko, nie? I wojsko zresztą też. A właśnie jeżeli chodzi o sport i kształtowanie charakteru, którą cechę tego charakteru jakby wioślarstwo wykształciło albo jeszcze bardziej jakby pomogło ci wzrosnąć? Znaczy mnie nie. Wioślarstwo bratu, ja bardziej jeśli chodzi o sport, to bieganie, to siłowe rzeczy, ale właśnie ta, to jak wszystko, jeżeli, jak to się mówi, masz powiedzmy teoretycznie dość, to znaczy, że to nie jest jeszcze koniec, to jest dopiero początek końca, nie? Więc to się nam wydaje, że już organizm nie może, a w rzeczywistości po prostu trzeba sobie stawiać te granice, te szczeble, dźwigać wyżej. I to powodowało, że człowiek po prostu zwyczajnie przełamywał pewnego rodzaju bariery.
To też pomagało później w konsekwencji osiągnąć to, co osiągnąłem, czyli dostać się do firmy. Później radzić sobie z różnymi trudnymi sytuacjami, bo wiadomo, że jeżeli przychodził ten, wydaje nam się, krytyczny moment, to to nie był ten krytyczny moment. Tylko nam się wydawało, po prostu trzeba iść do przodu i trzeba sobie z tymi trudnościami radzić. I tak, tak jest też ze sportem. Zresztą to co mówiłem o moim bracie, o Robercie, który właśnie trenował to wioślarstwo. Ja widziałem, jak u niego, powiedzmy, przychodziły takie momenty, kiedy przed startem musiał zgubić jeszcze jakieś kilogramy, bo była osada zbyt ciężka i oni rzeźbili z kumplem gdzieś tam na jakimś tam górce, pocili się, a za chwilę wsiadali, powiedzmy, do tej łodzi i wiosłowali jeszcze ten dystans, który mieli do przewiosłowania, no i wygrywali, nie? Czyli przełamywali barierę, a później, jak patrzyłem na Roberta, nie mógł wysiąść z tej łódki, bo miał takie zakwasy i takie skurcze, nie? Także tu właśnie mówimy o czymś takim, czyli mimo, że nam wydaje się, że teoretycznie organizm nam odmawia, mówi nie, mówi dość, to w rzeczywistości to jest tylko organizm, a wszystko kryje się w głowie, nie? No a miałeś właśnie takie sytuacje w praktyce, bo teraz jakby jeżeli chodzi o trening, o zawody właśnie wioślarskie, czy nawet może sporty walki, bieganie, no to teraz akurat wiesz, nic się takiego złego nie dzieje, że możesz sobie stwierdzić okej, okay, wiesz, ryzykuję albo nie ryzykuję. Czy miałeś w swojej pracy, czy to gdziekolwiek byłeś, czy na Bliskim Wschodzie, takie momenty, że wiedziałeś, że masz już swój kryzys i wiedziałeś, twoje ciało ci mówiło, że jest dość, twoja głowa mówiła ci, że jest dość, ale jednak twoje doświadczenie powiedziało ci, że nie ma czegoś takiego jak jeszcze dość. Czy miałeś taką sytuację, kiedy po prostu przekroczyłeś swój limit, że musiałeś go przekroczyć, naprawdę w praktyce? Znaczy, wiesz, tutaj przekroczyć swój limit, no też to nie jest takie proste określić, gdzie człowiek ma ten swój limit, nie? Bo w rzeczywistości to tak między nami sytuacja nas stawia w pewnego rodzaju wyzwaniu i czy my podołamy, czy nie, i ona określa ten limit. Oczywiście były trudne sytuacje tam na wyjazdach, gdzie musieliśmy po prostu zwyczajnie działać na optymalnym obciążeniu i wysiłku. I szczerze mówiąc, wielokroć się zdarzało, że po prostu trzeba było ten tak zwany limit przełamać. Tylko czy to był limit akurat w tym momencie mój? Nie, po prostu nie można było sobie powiedzieć dość, tak? Bo sytuacja prosta. Mieliśmy wesprzeć chłopaków, którzy mieli wykonać zadanie. Oni wjeżdżali do wioski na pojazdach. My mieliśmy zabezpieczyć strefy w góry, przełęcze, które miały prawdopodobieństwo było tego, że przez te przesmyki przejdzie wsparcie. No i doszło do sytuacji takiej, kiedy ja miałem ileś tam granatów moździerzowych, 10, 20 kilka sztuk, każdy granat ileś tam ważył, do tego swój sprzęt i tak dalej. Kolega miał moździerz, oczywiście każdy miał teoretycznie jeszcze jakieś zapasy wody, wyżywienia na jakiś tam element sytuacji kryzysowej. No i co się okazało? I śmigłowiec zwyczajnie nas wysadzili na tej górce, tak? I mamy określony czas, określony time do tego, że musimy być w danym miejscu ze względu na to, że chłopaki za chwilę będą, czy za jakiś czas będą wjeżdżać w strefę, a my jesteśmy nie w tym miejscu, gdzie powinniśmy. No i co? I trzeba było po prostu zwyczajnie tam dojść. A góra była taka, że ja pierdziu. Więc zwyczajnie biorąc to, co mieliśmy na plecach przy sobą, musieliśmy wtaszczyć na tą górę, zająć stanowiska, przygotować się na przyjazd chłopaków i zajęcie i działanie na dole. No i tam takie kryzysy często się zdarzały, tak? Bo czy to była, już nie chodziło czyjaś wina, tylko zdarzały się sytuacje, że trzeba po prostu było zmobilizować optymalne siły i optymalny wysiłek, tak? Też bardzo, bardzo wymagające były same elementy operacji, które na przykład trzeba było wielokroć dojść do danego punktu. Tu też, mając na sobie jakiś sztej, mając na sobie jakiś element wyposażenia, dochodzimy w punkt, musimy realizować, działać i jeszcze się wycofać. Więc tych takich rzeczy albo momentów bardzo mocno od nas wymagających wysiłku, zaangażowania, no było wiele. A w życiu, no to w życiu zdarzają się różne chwile, tak? Które się mówi, że ma się dość.
ale trzeba po prostu się podnieść i zapierdalać. No tak, i właśnie to mnie też ciekawi, jakie myśli ci przychodzą właśnie w takich momentach, kiedy wiesz, że sobie myślisz, pierwsza myśl jest, kurde, mam przesrane, nie? Już jest ten jakiś taki moment, gdzie mówisz sobie, fuck. I co potem przychodzi? Jakby jaka myśl daje ci ten napęd, to coś, że robisz kolejny krok. Kto mnie kurwa do tego namówił? Tak, trzeba siedzieć w domu w komputer to grać, nie? Grać albo coś, coś innego robić i to tak jest, nie? Że człowiek się rzuca albo podejmuje jakiegoś wyzwania, a później zastanawia się, kto mnie kurwa do tego namówił. Ale to przychodzi taki moment, a w rzeczywistości to jest odwrotnie. Im trudniej, tym lepiej, tak? Bo to tak jak u nas się mówi wielokroć, im gorsza pogoda do jakichś zajęć, ćwiczeń, tym lepiej. To jest pogoda, która nam sprzyja i my zawsze mówimy, teraz nawet kiedy szkolę ludzi, co będziemy robić, jak będzie deszcz? Będziemy ćwiczyć, będziemy pracować, tak, będziemy dalej trenować. Aha, no. Wszystko. I jest identycznie w sytuacjach, kiedy było trudno i ciężko. I to też jest ważnym elementem albo ważnym takim czynnikiem w życiu są też pewnego rodzaju wzorce. I takim wzorcem też był dla mnie mój kolega Żwiru. Zresztą też poznaliśmy się w Lublińcu, jak służyłem w Lublińcu. Poszedłem w 95, to on już tam był. Później był pewnego rodzaju też motorem, gdzie pokazywał swoją powiedzmy, swoje zaangażowanie, wysiłek, wkład, tą konsekwencję. I to nie ma co czarować. Takimi właśnie wzorcami są ludzie, którzy nas otaczają. I dla niego nie było rzeczy niemożliwych, albo bardzo, bardzo te rzeczy, które były niemożliwe i tak podejmował, tak to się mówi, wyzwanie. Nie? Więc takim pierwszym elementem, kiedy się zetknąłem, to ja bardzo słabo pływałem, a byłem pod nurkiem. Więc jak przyszedłem do Lublińca i on wziął nas na pływanie, no to nie było czegoś takiego, że dobra, to ja się pouczę pływać i później dopiero będę pływał na tym zgrupowaniu naszym, tylko po prostu od razu woda i naprzód, tak? I jak żeśmy płynęli, to od razu oczywiście najpierw był skurcz w jedną nogę, za chwilę był skurcz w drugą nogę. I co mi zostało? No mi zostały łapy. Więc zapierdalałem na łapach za nimi, żeby się nie utopić, tak? Wyprostowałem te nogi, skurcze przeszły i jakoś dopłynąłem na tym dystansie. Później były różnego rodzaju wyzwania związane z nartami. Tak samo różnie było. Było lepiej, było gorzej. Trzeba było się nauczyć się jeździć. Mimo, że człowiek gdzieś tam miał problemy. Później była czy wspinaczka górska, czy inne elementy. Po prostu nie ma rzeczy niemożliwych. To jest kwestia tego, jak się podchodzi do pewnego zagadnienia. I konsekwencja, upór powoduje, że przełamujemy te bariery, w danym momencie mówimy, kurwa, to jest niemożliwe. Nie? Ale jeżeli ta głowa się uspokoi i głowa nam, jak to się mówi, da możliwość racjonalnego, spokojnego takiego pomyślunku, takiej myśli, to poradzimy sobie. Wypadki nurkowe. Bardzo dużo wypadków nurkowych miałem. Ktoś powie, a co to jest wypadek nurkowy? No wypadek nurkowy to jest brak czynnika oddechowego pod wodą. To jest moment, kiedy cię wyrzuca spod wody z 8 do 10 metrów i ty musisz umieć reagować w tej sytuacji, żeby po prostu ci nie rozerwało płuc, ewentualnie doszło do urazu ciśnieniowego. Wypadek nurkowy to jest jakby aktywujący się automat, którego nie można zamarzć po prostu i nie można zdusić, nie można zatrzymać, kiedy on podaje powietrze i zaczyna ten czynnik nagle ubywać go, a ty musisz sobie z tym wszystkim radzić. Więc tych sytuacji w życiu było masę, tylko kwestia jest tego, jak ty przez ten element też treningu swojego, tego spokoju, wewnętrznego spokoju, czy też nawet tego stresu, bo stres zawsze był, reagujesz na to. Nie? Jeżeli potrafisz w sposób racjonalny w jakiejś formie nie tyle, że w pełni kontrolować, ale zapanować, to jest szansa na to, żeby skutki uboczne były jak najmniejsze. Nie? Czyli nie to, że z wody z tej 8 metrów mnie nie wyrzuci. Wyrzuci mnie, ale pozbędę się w międzyczasie czynnika oddechowego z płuc. Jeżeli mnie wyrzuci, bo ten skafander się napompował
bardzo sposób nagły i nie zdążyłem wyszacować powietrza, no to wchodzę znowu pod wodę na odpowiednią głębokość i przeprowadzam tak zwane elementy kompresji na szybko, żeby jakby w jakiś sposób ograniczyć prawdopodobieństwo tego urazu. Jeżeli dojdzie do sytuacji, gdzie na przykład będę, powiedzmy, jakoś nerwowo reagował, chociażby prosty przykład, wypadek miałem na skokach, gdzie zderzyłem się z kolegą w powietrzu i żeśmy po prostu się kotłowali w dwójkę. On się później wypiął, ja zostałem z czaszą na spadochronie zapasowym. No i teraz panika. Jeżeli bym spanikował totalnie, to bym nie starał się albo w jakiś sposób mógł mnie doprowadzić do tego, żeby tą czaszę, ten spadochron zapasowy odkryć i go otworzyć. Udało mi się go oswobodzić, udało mi się go otworzyć, udało mi się go wyrzucić, udało się, żeby on się napełnił i w momencie, kiedy on się napełnił, ja dosłownie po kilkunastu sekundach już lądowałem. Więc to są właśnie rzeczy, które i nas kształtują, i sprawdzają, i stawiają w takich sytuacjach, jak mówisz, teoretycznie bez wyjścia. A jednak to wyjście jest, nie? Nie ukrywam, trochę szczęścia też było, nie? No to na pewno. No a właśnie też takie, czy masz na to jakąś taką właśnie receptę, bo tak jak tak, ty masz to, czy ja mam też tak na pewno, tak jak ty masz, tak jak Sebastian, który cały czas obsługuje tutaj wszystkie kamery, tak, że my mamy coś takiego, że my lubimy się przepierdolić. My lubimy, jak jest ciężko, my lubimy, jak jesteśmy w błocie, bo to nam daje pewnego rodzaju emocje, jak im ciężej, tym jest lepiej. Trening w deszczu, burza, tutaj, wiesz, grat na pierdziela, jeszcze lepiej, nie? Tak, tak, to jest coś takiego. To nie jest tak, że my na to nie reagujemy. To nie jest tak, że nam nie jest zimno, że nie czujemy jakiegoś tam formy dyskomfortu, ale potrafimy nad tym zapanować, potrafimy się w to wkręcić, a potem jak już zrobimy ten taki element totalnie odpałowy, to mówimy, o, ale było zajebiście, nie? No i to jest właśnie to. To są rzeczy, które po prostu gdzieś tam w tym życiu sobie człowiek wymyślił. Zresztą taką przygodą był wyjazd w tym roku motocyklem z gośką, żoną, żeśmy wyjechali. Znowu to był taki szalony wyjazd, wyjazd do Bułgarii. Plan był wstęp taki delikatny, żeby dojechać do Turcji, nie udało się, ale pojechaliśmy. No i co? Identycznie sytuacja, jak to się mówi, na żywca, spakowaliśmy się, jedziemy na solo, nie potrzebujemy żadnego wsparcia. No i jedziemy. Różne przygody były po drodze, były momenty, kiedy już było totalnie zwątpienie, bo nie dojedziemy, udało się poogarniać to. Udało się naprawić uszkodzone koło, udało się naprawić tam uszkodzony element z przodu zawieszenia. Jedziemy dalej, dojeżdżamy do Złoty Brzeg, Słoneczny Brzeg, przepraszam. No i mamy 5 dni zajebistej zabawy i imprezy na morze, a później wracamy i tyle, nie? Także to jest, nie ma tego, że zmiłuj się, po prostu fajna przygoda, a ta przygoda właśnie wciągnie człowieka, nie? No tak, to właśnie trudności, to rozwiązywanie tych trudności i te emocje z tym związane. Czytałem na jednym, udzielałeś jednego wywiadu a propos motocykli. Miałeś wypadek na motocyklu, coś miałeś z nogą zrobione. Miałeś... Tak, ale to wiesz, to są takie, i to jest znowu, tak ja czekałem, kiedy się po prostu wypitolę na tym motocyklu, w tym KTM-ie, a i tak się zdarzyło. To było takie już 2015 rok, jeździłem dosyć intensywnie, radziłem sobie tam średnio, powiedzmy, bo średnio, bo nie będę z siebie robił zawodnika, ale radziłem sobie na tym motocyklu, mamy 400 w firmie KTM-y, no i lasy poprowadzić zajęcia. No oczywiście, pojechaliśmy na kładach, pojechaliśmy na tych KTM-ach. No i tak się złożyło, że przyjechał kumpel, spotkaliśmy go tam na Rembertowie, na Wesołej, na tych poligonach i mówi, to latamy, nie? My tu latamy. On miał swojego KTM-a. No i fajnie, zrobiliśmy taką pętlę super po czołgowisku, tam w tych błotach i w tym wszystkim, zapierdalamy i to tak porządnie, fajnie się tam wchodzi. Czasami się tam człowiek nieźle w tym błocie wytarzał. No i mijając taką kałużę dosyć mocno rozległą, nie chciałem centralnie, bo też tam dosyć nie było jakby zdanej tej... Byłem przy brzegu i zahaczyłem o wystający korzeń, pętlę. Korzeń stworzył taką pętlę. Wywinęło mi lewą nogę i zahaczyło stopkę. No jak rzuciło mi motocykl, to no wiadomo, takim zachowaniem jest wsparcie, nie jest prosta noga,
wsparcie, podbicie, napięcie i jakby ustabilizowanie motocykla, no tutaj niestety wbiłem się za mocno. Noga się złożyła, poszło całe ciało, góra do przodu, a dolna łydka, ta powiedzmy część piszczelowa została i przesunęło do przodu. Zerwało mi wszystkie wiązadła, rozmiażdżyło łękotkę i to był jakby finał też tej totalnej przygody już z sekcją i ze szturmem. Mhm. No bo rok czasu przeszło, regeneracja i odbudowa i to już nie nastąpiła odbudowa taka finalna, bo do tej pory czuję jakieś tam konsekwencje. Mhm. Nie? Poskładało mnie tam mocno, no ale wiadomo, jak to głupi lasek, nie? Poskładało motocykl, jak wywinęło, chłopaki mówili, ja pierdolę, ale rzuciło cię mocno. Ja tylko sprawdziłem ruch barki, ręka jedna, druga, noga, tą nogę, którą jak wiedziałem, że mam rozwaloną, to tylko ruszyłem. Okej, wiem, o co chodzi. No ale nikt nie robił z tego afery, nie wzywaliśmy karetki, odpaliliśmy motocykl i wróciliśmy na bazę wszyscy. Także ten później jeszcze miałem weekend bardzo fajny, udany, bo Krzyśniak miał komunię, więc nie było zmiłuj się, trzeba było jechać na komunię, a noga była cała opuchnięta, a dopiero w poniedziałek jakieś tam działania związane z prześwietleniami i lekarzem i tyle, no. Dajemy radę. No tak, no to jest bardzo ciekawe, bo ile osób już sobie pomyślało, kurczę, w pewnym sensie jakby ty no zarabiasz, robisz swój zawód no, praktycznie fizycznie, no musisz no być tak. Fizycznie w większości przypadków, prawda? Robisz szkolenia, no tak, czy cokolwiek innego i wiesz, masz rozwaloną nogę i teraz kurde, wyłącza cię to praktycznie z większości działania, działalności, aktywności twoich życiowych, które robisz, czy zawodowo, czy hobbystycznie, z pasji i tak dalej. Ile osób by sobie w tym momencie już pomyślało, kurde, co ja teraz zrobię, jestem w dupie. Jakie było twoje do tego właśnie podejście? No zresztą wcześniej powiedziałeś, że nie, okay, robimy... Na początku to nie było tak, bo wiesz, wydawało mi się, że tam jednak będę jakoś funkcjonował. Zrobiłem sobie małą przerwę, taką 2,5-miesięczną z tą nogą. Się okazało, no, trochę już mogę chodzić, nie? Wróciłem do firmy, no i poszedłem na pierwsze ćwiczenia takie taktyczne. No i niestety tam rzeczywistość okazała się brutalna, bo prosty przykład, biegnąc gdzieś tam sekcją, nie dość, że dobiegłem gdzieś na szarym końcu, bo zwyczajnie ta noga nie dawała rady, to jeszcze się poskładałem, przewróciłem, bo mi po prostu kolano uciekło, wywinąłem się. Później była jeszcze jakaś tam próba jednego wejścia czy drugiego na szturm, na budynek, ale to też było chore. No okazało się, że tak jak powiedziałem, trzeba było iść na rezonans i dopiero z operacja. Ale to też nie ma co się oszukiwać, ja to muszę tak radzić. To też nie koniec świata, bo ludzie wychodzą z takich kontuzji i dalej rzeźbią. U mnie troszeczkę się to źle potoczyło, ale już nie będziemy teraz rozpatrywać, czy lekarz poprowadził to tak czy inaczej. Kwestia jest tego, że nie wróciłem do pełni formy, ale też nie uciekałem jakby z tego elementu totalnie, że to koniec świata, bo zajmowałem się i nurkowaniem, i brydżerką, i jakimiś elementami obok. Więc zająłem się zwyczajnie szkoleniem, współpracą z jakby ze szturmem na zasadzie. Musiałem już totalnie biegać tak jak chłopaki na takim tempie jak oni. Doprowadziłem tą nogę do jakiegoś tam użytku i wspierałem w inny sposób. Organizowałem też takie tematy jak pozyskiwanie sprzętu, szkolenie, wiadomo, młodych bridgerów, działanie w formule nurkowej też, bo też jeszcze trochę ponurkowałem w międzyczasie. Także można się odnaleźć, a później wróciłem, można powiedzieć, nie tyle, że wróciłem. Zacząłem swoją przygodę z firmą i jadę do tej pory, tak? No tak, no to jest świetne, że jakby wykluczyło cię to z jednej rzeczy, ale tak naprawdę po chłopsku znalazłeś sobie robotę. No znalazłem sobie robotę. No, sobie, no bo co, byście siedzieć, płakać? Nie, to nie ma co czarować. No wiadomo, że ciągnie, bo ten szturm ciągnął zawsze. Mhm. Tam się działy najciekawsze rzeczy, można powiedzieć. Ale też nie ma co rozpaczać. No, przychodzi taki moment w życiu, że nie zawsze będę szturmowcem. Nie będę zawsze mógł śmigać po tych linach, czy skakać po budynkach. Przychodzi taki moment, że trzeba odnaleźć swoje miejsce w życiu i zrozumieć, że przychodzą lata, które w jakiś sposób też ograniczają tą taką pełną swobodę działania i trzeba
układać sobie jakby ten element zajęć, dostosowywać do tego, co w danym momencie, jakie mam możliwości. Ja teraz biegam, coś tam robię, staram się tam jakieś treningi też robić i działać. Nie ma co jęczyć. Znaczy tak, kwestia tutaj chyba tego, tej takiej mistycznej akceptacji, nie? Że trzeba wiele rzeczy jakby zaakceptować i odpuścić w pewnym sensie. Skoro nie tak, no to okej, nie możesz sobie zarzucać presji, bo gdybyś sobie zarzucał presję, kurde, muszę być cały czas w szturmie z rozjebaną nogą, no to mogłoby być faktycznie ciężko gdzieś tam. Znaczy odpowiadam wprost, odejście z sekcji było świadome i taką moją decyzją ze względu na to, że jeżeli bym nikt mnie sam nie wyrzucał, mogłem dalej pracować, funkcjonować, ale to ja byłem zagrożeniem i jakby pewnym formą ciężaru dla sekcji, bo ta noga, świadom tego, że ona nie do końca jest w pełni sprawna, tak jak była przed wypadkiem, mogła spowodować, że w kluczowym momencie mogła po prostu doprowadzić do jakiejś sytuacji, która niekoniecznie mogłaby być korzystna dla nas, więc lepiej wspierać i działać z teamem, nawet z boku, gdzieś na tyłach, ale być z nim, wiedzieć, że oni mogą na nie polegać trochę w inny sposób, niż być ciężarem i obciążeniem w trakcie pracy, roboty, nie? Bo to jest chyba, to jest właśnie odpowiedzialność, świadomość tego, że w sytuacji skrajnej nie ma zmiłuj się, a oni będą mnie jeszcze taszczyć albo będą mi pomagać w jakiejś formie? No nie ma takiej możliwości. No tak, tak, tak. No to jeszcze tak w sumie wracając, no nie będziemy już powolutku kończyć, bo tak gadamy i gadamy, z takich rzeczy może praktycznych dla naszych słuchaczy, bo w sumie nie każdy człowiek ma coś takiego, że ma tak jak my, że lubimy się przepierdzielić, że lubimy sobie powiedzieć życie czasami na siłę. Jak jest, wiesz, co byś powiedział właśnie takim ludziom, którzy... No na co dzień nie muszą walczyć, nie muszą ubierać, wiesz, munduru, wiesz, odziewać karabinu, nie potrzebują walczyć o przetrwanie i nie mają czegoś takiego w sobie jak my, że lubimy sobie to na siłę, sami sobie to zorganizować. Tak, tak, tak. I jak oni mają sobie w jakiś sposób to może wykreować, albo w jakiś sposób, żeby mogli sobie radzić z tymi problemami? Bo my problemy traktujemy jak wyzwania, prawda? To więc może w jaki sposób ci ludzie mogą jakby, czego ci ludzie mogą nauczyć się właśnie z tej naszej perspektywy, z twojej perspektywy przede wszystkim? Znaczy, ja od razu ci mówię, ze mnie był taki uczeń, jaki był. Znaczy, ja niedobrze się uczyłem, ale wolałem rzucić, powiedzmy teoretycznie, punteczkę pod szkołą i z chłopakami pośmigać na boisku, nie? Pokopać. Życie okazało się, to już nie chodzi o to, jakie tam mam wykształcenie, tylko o tyle takie zabawne, że całe życie się uczę. Podejmując jakby wyzwanie tej służby, ktoś by powiedział, ten wytręt, okej. Tylko właśnie to jest to. Jedni będą piastować to stanowisko i powiedzmy go się trzymać za wszelką cenę, bo to jest mój chleb i to jest mój tak zwany dochód i dzięki temu żyję i zajebiście. A dla mnie to była pasja, więc ja idąc do wojska bardziej interesował mnie rozwój w różnych kierunkach i właśnie tak jak powiedziałem, całe życie się uczę. Od kursów, szkoleń, czy to są praktyczne wymiary, czy to teoretyczne, czy to są bridgerskie, czy to są nurkowe, czy fizjopatologia, czy inne rzeczy, czy te topografia, czy powiedzmy inne związane z chociażby już szkoleniami, tak jak w firmie, gdzie trzeba było przerabiać różnego rodzaju i języki, i nie języki, i francuski, i angielski, i powiedzmy cały czas człowiek zgłębiał swoją wiedzę. Więc teraz mając ludzi na myśli, tych właśnie, którzy teoretycznie mają te ciepłe stanowiska, myślowo pracują i aktywują się właśnie w ten sposób, super, ale niech sobie odpowiedzą sami, czy jeżeli nie dadzą głowie odpocząć, przewietrzyć się, czy jeżeli się nie przewietrzą, jeżeli nie złapią czegoś innego, świeżego oddechu, nie będzie im się lepiej pracowało. Jeżeli nie posmakują, nie doznają jakichś tam innych przygód, wrażeń, to nie musi być ich pasja koniecznie, to nie musi być ich
jakby zainteresowanie, hobby, czy coś, co będą robić każdego dnia, tak, czy coś. Ale niech spróbują, po prostu zwyczajnie spróbują różnego rodzaju rzeczy, tak jak ja starałem się dać właśnie tą możliwość mojej córce, Nicoli, gdzie w różny sposób żeśmy, jak to się mówi, podsuwali różnego rodzaju zainteresowania i ukierunkowywali w takiej formie, żeby ona miała przekrój pewnych rzeczy. A teraz studiuje psychologię i nie jest powiedziane, że ona będzie cały czas sportsmenką, bo ona teraz bardziej poszła w ten kierunek właśnie myślowy, intelektualny, ale ciągnie ją do jakiejś formy sportu, chodzi na siłownię, lubi przewietrzyć sobie tą głowę, lubi złapać jakiś taki flow, żeby po prostu ten umysł odreagował i dalej idzie w ten system pracy myślowej. Więc niech oni sobie, ci ludzie właśnie przemyślą, czy nie będzie ich to bardziej nakrajało energetycznie, czy nie spowoduje u nich lepszej jakby formuły działania, te myśli nie będą bardziej kreatywne, czy ta praca nie będzie bardziej kreatywna, dając upust w innych kierunkach. Nie? Tak, doświadczając, dając sobie po prostu bodziec z innego kierunku. Tak jak ty, jedziesz w świat, masz swoje doświadczenia i czy nie przyjeżdżasz naładowany jakąś pozytywną energią stamtąd z nowej wyprawy, nowego kierunku, nie? No tak. To są zupełnie inne rzeczy, które wiesz. Tak. W każdym innym kraju masz inny bodziec, inną kulturę, inną perspektywę tak naprawdę, nie? Dosłownie, to tak samo jak tu. Każde nowe wyzwanie w jakiejś formie powoduje, że człowiek się nakręca, człowiek się zaczyna, jak to się mówi, ładować pozytywną energią. Ja też teraz, prowadząc firmę, bardzo dużo pracuję w jakiś sposób myślowo, ale właśnie jak jadę gdzieś już w teren, to pozwala mi w jakiś sposób zrzucić ten taki element, kurde, znowu ten komputer, znowu faktury, znowu coś tam i odrywa mnie od tego takiego tutaj stacjonarnego siedzenia i pracy myślowej na rzecz tego, że sobie jadę, przewietrzę głowę, wsiądę na motocykl, coś tam pójdę, nawet na spacer z psiorem, jest zupełnie inaczej, nie? No też mi się wydaje, że nawet tworzenie firmy też pewnego rodzaju jest dla ciebie zadaniem, bo też wplatasz różne elementy szkoleń i tak dalej, różne elementy, tak. Coś próbujesz, działasz, nie? Idziesz jakby prosto linijnie, przynajmniej tak mi się wydaje z tego, co zdążyłem zauważyć gdzieś tam w internecie w swoich działaniach, że cały czas próbujesz coś doskonalić, coś doświadczać, coś nowego, sprawdzać, co będzie się bardziej... Ale to też są właśnie kontakty takie, jak chociażby z tobą teraz rozmawiamy i ty opowiadając o swoich jakichś przygodach i życiu, też podsuwasz różnego rodzaju idee, pomysły, różne kierunki. Wiadomo, ja nie pójdę w tym samym kierunku, co ty, ale może jakiś element, który ty gdzieś jakby realizowałeś, wplotę w element swojej firmy, swojego pomysłu, swojego projektu. Nie? Tak, i to jest właśnie fajne, że jakby jesteśmy w pewnym sensie z dwóch różnych światów. Tak, dosłownie. I można coś, ja mogę troszeczkę z twojego wyciągnąć, trochę z mojego i naprawdę można potworzyć, wiesz, fajne rzeczy, pobudzić znowu tą głowę, wiesz. I ten kreatywność, nasz... tak? Tak, dokładnie. Pomysł, idea, jakiś tam światło, nowy punkt widzenia. Nawet tu nie chodzi o to, że swoich doświadczeń, ale ty jakiś tam, powiedzmy, wyciągniesz albo podsuniesz jakieś swoje wnioski i ja też zacznę myśleć, gdzieś tam coś tam w głowie zaświta i mówię, a faktycznie, ma rację. Tak. No, czyli w sumie takim mianownikiem tego pytania chyba myślę, że byłoby takie doświadczanie różnych rzeczy, nie? Żeby wychodzić do innych światów, nie? Czyli jeżeli ktoś pracuje w jakiejś korporacji, niech spróbuje może strzelania. Jak ktoś strzela całe życie, niech spróbuje baletu. Chociaż bardzo bym chciał cię zobaczyć. Nie, ale nie wiem. Ja nie jestem z baletem, bo mogło to wyglądać jeszcze w tej sukience na bogato. Także dajmy sobie spokój. Luz. Ale właśnie o to chodzi. To nie chodzi o to, żeby ludzie się, żebym ja robił z nich teraz komandosów, bo to nie w tym, że... Mówię, mam dwójkę braci, oni zajęli się swoim kierunkiem pracy. Ja mówię, spoko, ja odsłużyłem za was i służbę zasadniczą i jeszcze kopę więcej. Chociaż niedawno brat przebąkiwał, że może wstąpi do WOT-u. Spoko, życzę mu tego. Ale taka jest prawda. Tylko właśnie to, żeby jednak nie szufladkować się tylko w tej formule
i intelektualnej, myślowej pracy za biurkiem, tylko szukać tych wyzwań, szukać jakichś takich drobnych na początku, nie muszą to być zaraz zdobycie Mount Everestu, ale jakiś element, czy przebiec jakiś tam dystans, czy wyjechać, wejść na jakąś górkę u nas w górach, gdzieś tam piękne góry mamy i to wszystko sobie takimi małymi kroczkami zacząć, powiedzmy, budować. I okaże się, że będzie to robiło fajną robotę gdzieś z boku, ze względu na to, że w tym natłoku takiej intensywnej pracy ja będę miał to oderwanie od tego takiego kociołka. Tak, nie? Tak. No. To jest fajne. Tak, czyli no, kwestia wyznaczania sobie celu, nie? No tak. I tak jak czytałem właśnie, że chciałem zapytać cię o twoje marzenia, ale właśnie czytałem, że ty raczej nie miewasz marzeń, tylko właśnie dążysz do celu, że... Znaczy, wiesz co, nie. Czy jak to wygląda? Nie, marzenia były jakieś tam, ale to też są takie, no, można powiedzieć, młodzieńcze takie etapy, z których ma marzenia. Tak. Plany. Marzenia zweryfikowały życie, a teraz są plany. Plany są, powiedzmy, ukierunkowane na konkretny cel, ale są alternatywy zawsze. Także to nie jest tak, że jest jeden plan, jedna droga i jak droga się zawali, to świat się kończy. Nie. To trzeba mieć zawsze ten tak zwany element alternatywy drogi, która jest główna oczywiście, ale zawsze, jeżeli nie ona, to albo my mówimy o tym, że idziemy konsekwentnie dalej, będzie nastąpił taki czas i osiągniemy to, co chcieliśmy i zajmujemy się nową ideą, która jest gdzieś kolejna, następna i tak dalej. I to powoduje, że cały czas staramy się iść do przodu, bo jeżeli gdzieś tam nagle coś by i nam, jak to się mówi, padło, doznajemy załamania i wtedy... Świata. Nie. A ty miałeś właśnie taki moment, że taki cel, do którego dążyłeś, miałeś plan i jakby no, coś się wydarzyło i jakby no, nie dotarłeś do końca tego ale celu. Ale to wiele razy w życiu, wiesz, to są cele, które może nie tyle główne, bo akurat jeśli chodzi o główne cele, to zrealizowałem w 100%, tak? 150. Ale są teraz te cele związane z prowadzeniem firmy, gdzie człowiek ma pewnego rodzaju założenie. Nie zawsze idzie wszystko zgodnie z planem, ale to nie znaczy, że świat się, tak jak powiedziałem, kończy. Szukamy wtedy tej alternatywy, punktu wyjścia z sytuacji. Bywa moment, że trzeba się lekko wycofać, zatrzymać, wycofać może krok do tyłu, ale potem znowu idziemy do przodu i działamy, także tutaj nie ma. Wiadomo, chciałoby się zwojować świat, chciałoby się zrobić duże projekty. Robiliśmy duże projekty, bo realizowaliśmy naprawdę fajne projekty. Tam nie będę teraz opowiadał, się chwalił, ale były bardzo ciekawe projekty. I super, ale przychodzi moment, że się ten projekt kończy. Trzeba było sobie postawić albo znaleźć kolejny plan, myśl, punkt zaczepienia, projekt, pomysł, który po prostu będę realizował. I tak też się dzieje w życiu. Przychodzi etap, skończyła się służba w firmie, muszę zająć się kolejnym kierunkiem, coś pomyśleć na przyszłość. Kolejnym etapem, kolejnym cyklem. Dosłownie. I to samo tu. Skończy się jakiś etap projektu i po prostu zwyczajnie widzę, że coś tam, powiedzmy, zaczyna leciutko można powiedzieć, zamierać źle, bo kończy się w jakiejś formie, więc trzeba projekt, który gdzieś tam był w planach, już chodzi po głowie, aktywujemy go i idziemy do przodu. No tak, ale to mi się wydaje, że też wynika z tej właśnie kreatywności, nie? Że jakby gdybyś nie był kreatywny, gdybyś wcześniej sobie nie doświadczał różnych rzeczy, to nie miałbyś tej kreatywności, żeby okej, skończyłem to, to w takim razie mam jeszcze to i to i mogę sobie zrobić to i tamto. Słuchaj, bo mam to i tamto. Tak, ja nie jestem od wszystkiego. Też nie jestem specjalistą od wszelkich super tutaj teraz szkoleń, komando foki i tak dalej. Współpracuję z ludźmi. Jeżeli widzę, że jest jakiś fajny pomysł, można go wprowadzić w życie, to podejmuję współpracę, wyzwanie z kimś i pytam się, co ty na ten temat sądzisz i taki projekt, powiedzmy, wprowadzamy w życie. Był taki projekt właśnie, jeśli chodzi o element serę. Ten element serii cały czas funkcjonował całkiem fajnie. On na tą chwilę dalej funkcjonuje, ale powiedzmy już jest następny projekt, który z kolegą chciałbym wprowadzić w życie, który zrobiliśmy wiosną, jeden etap. Teraz trochę zabrakło czasu, po prostu tego wszystkiego jest bardzo dużo. I sądzę, że uda się to zrobić znowu
bliżej wiosny, tak mi się wydaje. Jak projekt Rize, może ktoś kojarzy. Są to podziemia, są to fabryki poniemieckie w Górach Sobich. Zwyczajnie wyprawa w tą strefę, ekstremalne chodzenie po korytarzach, które nie są na co dzień do zobaczenia. Chodzenie po obiektach, które są bardzo głęboko ukryte w lesie i nie każdy wie o nich i wie też, jak tam dotrzeć, a kolega pochodzi z tamtych stron Żwiru zresztą, Tim, i zwyczajnie będziemy tam po tych obiektach chodzić, więc to jest już projekt, który chciałbym mocno rozkręcić, a wiem, że można na przykład rozkręcić w Polsce, zwiedzić w Polsce bardzo dużo ciekawych miejsc, chociażby na Mazurach są bunkry poniemieckie, całe fortyfikacje, już nie mówię Wilczy Szaniec, który jest zniszczony, ale jest wiele tak zwanych obiektów jeszcze żyjących, w sensie takim, że są do zobaczenia. I można bardzo fajne wyprawy tam robić, dać ludziom poznać tą historię. Międzyrzecki wał umocnień, no jest dużo takich ciekawych punktów. No to jest świetne, jak właśnie łączysz takie te puzzle możliwości. No tak, no można zrobić przetrwanie, można zrobić zwiedzanie, można zrobić ekstremalny marsz, można zrobić jakieś fajne takie przygody i różne takich ekstrem. Zabawy i przy okazji mieć z tego super zabawę. Nie? No tak, tak. To jeszcze tak już tym razem naprawdę kończąc. Co byś mógł powiedzieć 20-letniemu sobie? Gdybyś mógł się teraz cofnąć w czasie, co byś powiedział 20-letniemu sobie? Znaczy nie zmieniłbym nic w swoim życiu. Nie? Ja może ułamek sekundy bym się kopnął w tyłek i szybciej podjął wyzwanie wyjścia, jakby podjęcia selekcji do firmy. Nie? Bo uważam, że można było zrobić to dużo wcześniej, bo już w 97 roku. I wtedy jeszcze bardziej, jak to się mówi, ta moja osobowość byłaby taka, albo moje te plany takie życia byłyby totalnie zrealizowane na full, na maksa. Choć jak to się mówi, też jest tak, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Nie? Były te doświadczenia, które były w Lublińcu, był ten czas, który był w Lublińcu, 10 lat. Przepracowałem, osiągnąłem to, co osiągnąłem, przeżyłem to, co przeżyłem. Przyszedł moment na firmę, 13 lat, więc tak jak powiedziałem, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Naprzód. Okay. I moje ulubione pytanie. Gdybyś miał nieograniczony budżet i miałbyś wystawić gdzieś billboard, to gdzie on by stał i co byłoby na nim napisane? O kurde. Nieograniczony budżet. No to nie, to grubo. Czyli możesz gdziekolwiek chcesz, cokolwiek na nim będzie napisane, namalowane, gdzie i dlaczego i co. Nie pojechałeś. Trudne pytanie ty, bo to tak można by było rzucić. O nieograniczony budżet, wystaw billboard. Tak. No. Co i gdzie byś chciał przekazać światu? Światu? Albo danej grupie. W sumie to wiesz co, to chyba nawet, to nie, to pójdzie tak grubo, bo mi teraz wiadomo, co siedzi generalnie na Wukandzie, tak? Ale wydaje mi się, że chyba ta sytuacja u nas za granicą byłaby taka bardzo na czasie, bo żeby się jednak obudzić i myśleć też o innych, nie gonić tylko przed siebie, ze względu na to, że pogubiliśmy się trochę w tym pędzie za pieniądze. Sam dobrze wiesz, że dla wielu jest to tylko wyznacznik i cel, a po prostu ludzie są traktowani bardzo tak źle, tak. A jesteśmy tylko jednostką, która tak jak w przypadku chociażby teraz za wschodnią granicą na Ukrainie ludzie giną i staje się to dla wielu społeczeństw czymś takim normalnym, dniem codziennym. No tak, no to jest straszne, że... Więc opanujcie się, obudźcie się, tak? Bo w każdej chwili powiedzmy to taki byłby billboard właśnie. Obudźcie się i miejcie świadomość tego, że w każdej chwili to samo może dziać się u nas i to jest bardzo realne.
Okej, to w takim razie dziękuję. To był Tomasz, Tomasz Lasek-Laskowski. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnych podcastach. Pozdrawiam. Dzięki wielkie.